Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich, dał im 10 min i rzekł do nich: zarabiajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: panie, twoja mina przysporzyła 10 min. Odpowiedział mu: dobrze, sługo dobry, ponieważ w dobrej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad 10 miastami. Także drugi przyszedł i rzekł: panie, twoja mina przyniosła 5 min. Temu też powiedział: i ty miej władzę nad 5 miastami. Następny przyszedł i rzekł: panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Chcesz brać, czegoś nie położył, i rządź, czegoś nie posiał. Odpowiedział mu: według słów twoich sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Chcę brać, gdzie nie położyłem, i rządź, gdzie mnie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, a ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał? Do obecnych zaś rzekł: odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma 10 min. Odpowiedzieli mu: panie, ma już 10 min. Powiadam wam, każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Po tych słowach ruszył naprzedzie, zdążając do Jerozolimy. Z jednej strony mamy do czynienia z ludzką nienawiścią, a z drugiej z postawą szlachetną, wyrażającą się w umiejętności zaufania innym, w odwadze, w zdolności przyjmowania korzystnych dla innych decyzji. Zobaczmy, jest Pan i są ci, którzy zostali obdarowani. A gdzieś tam w tle jeszcze są ci, którzy nienawidzą tego Pana, który wyjeżdża, aby uzyskać dla siebie godność królewską i chcą, aby już nie wracał. Nienawiść przede wszystkim to jest negowanie, to jest odrzucenie, ale to jest niszczenie samego siebie. Ten, kto nienawidzi, jest tym, który siebie zabija. To jest samobójca. Nie takie jest myślenie ludzi kierujących się nienawiścią. Walczą o to, żeby nie posiadł tego, czego ich Pan zapragnął. Nie dostrzegają, że bycie królem jest w większym stopniu służbą niż przywilejem. Pomnażanie przez sługi tego, co otrzymali od swego Pana, przyczyniło się także do ich osobistego rozwoju. Bo kiedy człowiek studiuje, albo nawet kiedy fizycznie pracuje, to on też duchowo może wzrastać. Cały człowiek się rozwija, nie tylko jego intelekt, nie tylko jego ciało, prawda, czy jakieś ćwiczenia sportowe, ale także jego duch. Człowiek jest jednością psychofizyczną. Ci, którzy otrzymali od Pana talenty, zainwestowali w zaufanie, jakim On ich obdarzył. Oni mieli świadomość, że Pan zna ich możliwości i że będzie od nich oczekiwał tego, do czego są zdolni. Ta przypowieść dramatycznie się kończy. Ten, który miał jedną minę, został jej pozbawiony. Przekazano ją temu, który już miał ich 10. To jest ciekawe, że człowiek ufający Panu Bogu i przyjmujący Jego dary
z wdzięcznością, zabiegający o sprawy Pana jako własne, jest tym, w którym wzrasta zaufanie Pana do Niego. Jeżeli ja nie rozwijam w sobie określonych talentów, które Bóg mi dał, to ja tych talentów sam się pozbawiam. To oznaczają te słowa: zabierzcie temu, który zakopał talent, a dajcie temu, który już ma 10 talentów. Myślę, że takim wielkim problemem ludzi ochrzczonych, niektórych, jest to, że duchowo nie wzrastają przez brak relacji osobistej z Jezusem Chrystusem. Ten, który podejrzewa Pana, przypisuje mu cechy, jakich tenże Pan nie posiada. Sam pozbawia się tego ten człowiek, co wcześniej otrzymał. I zaistniała sytuacja tych, którzy sprzeciwiali się, żeby ich Pan został królem, a w konsekwencji ten człowiek, który nienawidzi, pozbawia siebie życia. On siebie wykańcza. Nienawiść jest z diabła. Jest on nosicielem śmierci. Odbiera nadzieję i chęć życia, wprowadzając w rozpacz tych, którzy jemu zaufali. W zależności od tego, komu ufam, tak też się rozwijam.